Jak dokładnie działa budżet? Bo odpowiednio zmieniając podatki, zarabiać o wiele więcej? I to jeszcze tak, żeby społeczeństwo było zadowolone. W dzisiejszym poradniku do Wiktorii 3 omówimy dość dogłębnie kwestie budżetu państwa, co nie mniej ważnego, handlu oraz wszystkich praw, które mają wpływ na gospodarkę. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Budżet państwa. W sumie jest dość prosty, ale też warto jest tutaj poruszyć parę tematów. Po kolei, poziom opodatkowania jest ściśle powiązany z prawem z kategorii opodatkowanie. Ogólnie system dość intuicyjny, po lewo zmniejszacie podatki, po prawo zwiększacie podatki i zwróćcie uwagę, że wpływacie na całą kategorię podatkową. Zmieniają się podatki dochodowe, pogłówne, konsumpcyjne i tak dalej. Podatki też mają wpływ na poziom życia waszych obywateli. W momencie, kiedy je zmniejszacie, zwiększacie poziom życia. W momencie, kiedy je zwiększacie, zmniejszacie poziom życia. Jak w życiu, im wyższe podatki płacicie, tym macie mniej pieniędzy w kieszeni i tym mniej dóbr możecie kupić. Bardzo ważne jest też to, żebyście zauważyli, że po czasie, kiedy zwiększycie podatki na bardzo wysokie, mimo iż początkowo podatek konsumpcyjny wam się zwiększa, to jednak w dłuższym okresie czasu zacznie on spadać. I sytuacja odwrotna, kiedy zmniejszycie podatek, również podatek konsumpcyjny ulegnie zmniejszeniu, ale w dłuższym okresie czasu znowu zacznie wam rosnąć. Można też co jakiś czas zdejmować i ponownie wprowadzać już wprowadzony wcześniej podatek konsumpcyjny, to również go na chwilę zwiększy. Niskie i wysokie podatki mają też duży wpływ na pulę inwestycyjną, o której też powiem później. Podatki dochodowe dotyczą wszystkich waszych zatrudnionych pracowników w budynkach, które stawiacie. Podatki pogłówne dotyczą wszystkich dorosłych osób, samozatrudnionych przeważnie w gospodarstwach. To są automatycznie generowane budynki w momencie, kiedy macie jakąś siłę roboczą, która nie może znaleźć zatrudnienia w budynkach, które sami stawiacie i jednocześnie nigdy wcześniej w nich nie pracowali. Bo jeżeli już kiedyś znaleźli zatrudnienie w waszej fabryce, a potem je stracili, to stają się po prostu bezrobotnymi. Podatek od dywidend, bo jak to nazwa wskazuje, jest to podatek od dywidend, który jest powiązany z metodą własności w waszych zakładach produkcyjnych. Jest ściśle powiązana z określoną grupą, która otrzymuje te pieniądze. Mogą być to kapitaliści, mogą być to jednak też i biurokraci, czy też zwykli pracownicy. Co do zasady, zwiększając grupę kapitalistów, którzy są znacznie bardziej majętni od takich urzędników czy pracowników fizycznych, zwiększacie właśnie ten podatek od dywidendy. Więc ogólnie dobrze jest sprawdzić, kto jest u was najbardziej majętny i wtedy wybrać właściwą formę współwłasności. Zajmijmy się teraz prawami, które mają wpływ właśnie na te wszystkie opodatkowania. Co do zasady, radzę wam po prostu przeczytać te wszystkie tooltipy, które są tutaj napisane. Gra bardzo dobrze podpowiada, kto będzie zarabiał więcej, czy stracicie, czy też nie. No zobaczcie, jeżeli bym ponownie wprowadził podatek gruntowny, dla mnie byłoby to mega niekorzystne, straciłbym 300 tysięcy funciaków dochodu, a znowu w momencie, kiedy bym wprowadził podatek proporcjonalny, warto jest nad tym się zastanowić, bo miałbym go 264 tysiące. Podatki konsumpcyjne, jak nazwa wskazuje, skupiają się na tym, że w zasadzie wasi obywatele nie płacą innych podatków niż właśnie wszystkie te z tej listy, bo macie zmniejszone ich koszty. Osobiście możliwe, żebym to używał, ale tylko i wyłącznie na systemach autorytarnych. Podatki gruntowe przydają się w momencie, kiedy macie dużo osób zatrudnionych w tych gospodarstwach chłopskich, ale też i w momencie, kiedy macie budynki oparte na rolnictwo. Zobaczcie, grunty orne i właśnie do tego odnoszą się te podatki gruntowe. Co do zasady, na początku rozgrywki podatek per capita warto jest wprowadzić i jest on najbardziej dochodowy dla budżetu, a na późniejszym etapie zamienić go na proporcjonalne. Opodatkowanie proporcjonalne lubię wprowadzać, zwłaszcza kiedy mam już formę własności, podmioty notowane na giełdzie i mam więcej kapitalistów w zakładach. I oczywiście im bogatsze społeczeństwo, tym lepiej jest wprowadzić właśnie opodatkowanie progresywne, bo wtedy najwięcej płacą właśnie ci najbardziej majętni, a odciążacie tych biednych. Co na końcu rozgrywki może mieć znaczenie, bo to właśnie najczęściej z tych biednych grup dochodzi właśnie do wszelkich rewolucji. Następnie mamy cła i jak widać mogą stanowić niezłą pulę pieniędzy do budżetu. Cła bardzo mocno są powiązane z polityką handlową, którą macie w waszym kraju. Cła występują tylko i wyłącznie w merkantylizmie oraz protekcjonizmie. Kiedy wprowadzacie wolny handel lub izolacjonizm, przestają występować. Podobnie jak przy podatkach, macie informacje w tooltipie, czy skorzystacie na danym prawie, czy też na nim stracicie. Na zarobki z importu oraz eksportu poszczególnych towarów możecie wpływać, wybierając opcję skupienia się na eksporcie, imporcie albo pozostawienia na takiej wartości uśrednionej.
Więcej na ten temat i jak bardzo to jest głupi system, powiem w osobnym poradniku. Warto jeszcze wspomnieć, że możecie sprawdzić na tooltipie poszczególne wartości zarobków z cła z podziałem na każdy szlak handlowy. Cło zależy też od ilości towaru, który jest albo sprzedawany, albo kupowany i od jego średniej ceny. Ogólną opłacalność takiego szlaku określa wydajność. Oczywiście cła dają nam przychody z tytułu przetransportowania towaru od nas do kogoś lub od kogoś do nas, ale zmniejszają nam przychody z tytułu podatków, bo mniej zarobią nasze firmy. No i oczywiście też zmniejszają pulę inwestycyjną. Temat ceł wyczerpany, no to przejdźmy do wytwarzania pieniędzy. Tutaj jest dość prosto. Wytwarzacie pieniądze, tym więcej ile wynosi wasz produkt krajowy brutto plus dodatkowe dostajemy procenty w momencie zbadania odpowiedniej technologii. One gdzieś tutaj tak na lewo lecą, te technologie bankowe. Pula inwestycyjna, czyli jest to pula, którą dostajemy od naszych inwestorów do budowania budynków, jest mocno połączona z systemem gospodarczym, który posiadacie. Jak zwykle polecam przeczytać wszystkie tooltipy, które tutaj są, jest naprawdę sporo informacji i też bardzo łatwo przedstawionych, ale mimo wszystko jest kilka bardzo ważnych informacji, na które trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze, zobaczcie, kto daje wam pieniądze. Jaka pula, jaki procent z oddanego zarobku arystokraci czy kapitalistów będzie wam dostarczany. Na interwencjonalizmie 5% wynagrodzenia arystokraci płacą, 25% kapitaliści. Na agraryzmie 25% arystokraci. Nie wiem, czy mam cały czas ochotę mówić lucyferyzm. Na lucyferyzmie płacą tylko i wyłącznie kapitaliści. No i ponownie, wtedy warto jest zajrzeć do waszego panelu populacja i zobaczyć, kogo ile macie. U mnie jest 427 tysięcy kapitalistów. No i są całkiem majętni. Arystokracji mam 391 tysięcy, no i mają 26. Czyli u mnie dostanę więcej siłą rzeczy z kapitalistów. Kolejna bardzo ważna rzecz to oczywiście jakie budynki możemy subsydiować. Bo to będzie stanowiło koszt dla naszego budżetu. Czyli dokładnie wybrać tą opcję, ale więcej o niej w osobnym poradniku do budynków. I najważniejsza rzecz to na co możecie wydawać te pieniądze z puli inwestycyjnej, bo od każdego tego typu prawa, które tutaj macie, inne budynki będą korzystały. Na leseferyzmie, no to mam napisane zakłady produkcyjne, kopalnie, leśnictwo, plantacje kauczukowe i tak dalej. Na agraryzmie, rolnictwo, plantacje, rancza, infrastruktura, czyli na przykład budowanie fabryk. Nawet jakbyście mieli miliardy w puli inwestycyjnej, nie będzie finansowane właśnie z tej puli. Plus jeszcze czasem są jakieś takie inne mniejsze bonusy, ale tu już sobie zobaczcie, nie są aż tak istotne najczęściej. Na pulę inwestycyjną mają wpływ podatki. Im wyższe podatki, tym niższa pula inwestycyjna. Tak samo podatki konsumpcyjne, jeżeli dotyczą dóbr, które są nabywane przez kapitalistów, będą zmniejszały waszą pulę inwestycyjną. Tak samo wszelkie cła. Ich nakładanie będzie zmniejszało pulę inwestycyjną. Systemy opodatkowania, czyli właśnie głównie opodatkowanie proporcjonalne oraz progresywne, które mocno gryzie kapitalistów, również zmniejsza waszą pulę inwestycyjną. Bardzo lubię zmieniać politykę własności na kapitalistów, bo zwiększa to moją pulę inwestycyjną. W pewnym momencie ten przyrost income'u z puli inwestycyjnej zaczyna być już taki duży, że spokojnie możecie kliknąć automat i wszystko będzie wam się w całym kraju budowało praktycznie za darmo. Pakty dyplomatyczne, to tutaj macie wpływy zarówno z wszelkich reparacji wojennych oraz jeżeli posiadacie jakieś papety, na przykład Tunis i Grecja w moim wypadku, one wam będą płaciły pieniążki. Wydatki krajowe, jej! A tutaj to już jest naprawdę szybko. Towary budowlane, to jest połączone bardzo z budynkiem o nazwie sektor budowlany, bo oprócz tego, że sektor budowlany zatrudnia pracowników i wy za tych pracowników płacicie, to są pracownicy rządowi, to jeszcze podczas budowy kupujecie różne surowce w zależności od tego, jaki sposób budowy wybraliście. Od najbardziej prymitywnego do już tych bardziej efektywnych, ale dużo droższych. Więc na przykład, jeżeli na waszym rynku brakuje szkła, stali, materiałów budowlanych, czasem ekonomicznie wychodzi lepiej zbudowanie więcej sektorów budowlanych i korzystanie z gorszej metody budowania. Potem mamy wynagrodzenia wszelkich pracowników rządowych, no i na obecnym patchu daje to całkiem niezłe minusy, bo zmniejsza nam prestiż, dotyczy teraz też drobnomieszczaństwa. Jeżeli idzie o plusy, to oprócz poparcia nic nie dostajemy. No i potem jeszcze mamy towary dla budynków administracyjnych, na to jednak nie mamy wpływu,
mimo iż to sugerowałby ten przycisk. Czyli przykładowo znowu, urząd potrzebuje papieru, jeżeli chcemy mieć mniejsze te wydatki, musimy zmniejszyć cenę papieru na naszym rynku. Wynagrodzenia wojskowe. Znowu, mamy przepotężny minus, jeżeli opłacamy mniej, tempo szkolenia minus 100% to jest bardzo dużo i nie mamy żadnych większych plusów za przepłacanie wojska. Towary dla budynków wojskowych, podobnie jak w przypadku budynków administracyjnych, jeżeli dostarczycie je taniej, mniej zapłacicie. A budynki wojskowe, no to oczywiście koszary, centrum poboru oraz bazy morskie. Porty należą do cywilnych. Następnie mamy zasiłki. One są powiązane z systemem opieki zdrowotnej, którym macie, systemem również opieki społecznej, z poziomem instytucji w tychże dwóch wyżej wymienionych. Tutaj akurat na przykładowej grze mam tylko i wyłącznie fundusz zdrowia. Im większy poziom, tym większe wydatki, nie tylko administracyjne. Pakty dyplomatyczne to jest odwrotność tych paktów dyplomatycznych z budżetu, czyli nasze reparacje oraz kiedy my jesteśmy poddanym, również czasem możemy płacić. Odsetki to są odsetki, które płacimy za pożyczony kapitał, kiedy skończy nam się nasza rezerwa złota i zaczniemy się zadłużać, przy czym nie ma jej odwrotności, czyli inflacji. Wydatki dodatkowe i dochód dodatkowy dotyczy eventów. Porozmawiamy sobie teraz o ustawieniach, co, gdzie, kiedy można mieć, jeżeli idzie o te parę paneli, na które mamy wpływy. W początku rozgrywki możemy sobie spokojnie pozwolić na zwiększenie dochodów do budżetu, zmniejszenie utrzymywania wojska oraz administracji. Zazwyczaj większość krajów, nawet tych dużych, ma mało osób zatrudnionych w urzędach czy też w wojsku. Dlatego wzrost radykalizmu po zmniejszeniu nim wynagrodzenia nie będzie aż taki bolesny. Jednak polecam sobie to sprawdzić każdorazowo w panelu populacji. A pieniążki, które na początku w ten sposób dostajemy, wydajemy na fabryki, ale o tym osobno w poradniku do budynków. Przy czym, jeżeli korzystacie z takiego ustawienia, obserwujcie również na bieżąco poziom radykalistów. W momencie, kiedy on zaczyna bardzo szybko rosnąć w stosunku jeszcze do tej populacji, którą macie, to raczej wycofacie się z dodatkowego opodatkowania. Kolejna sprawa, podczas wojen zawsze podatki w dół, zawsze. No chyba, że te wojny są mega łatwe i szybko je wygrywacie. Po to macie rezerwy złota, żeby właśnie z nich opłacać ten okres trwania wojny. No i oczywiście, jeżeli nie jesteście na jakimś gigantycznym minusie, że te rezerwy złota wam szybko topnieją, jeszcze zawsze macie czas, bo zawsze możecie troszeczkę zadłużyć wasze państwo. Dopiero kiedy na maksa je zadłużycie, już nikt wam nie chce pieniędzy pożyczać, dostajecie minusy do armii. Przy czym obecnie podczas wojen nawet nie trzeba zwiększać wydatków na wojsko, ale uwaga, pamiętajcie, że coś tu może zostać jeszcze spaczowane, żeby ta kara bardziej bolała, więc sprawdźcie, co jest na minusie. Tempo szkolenia nie wpływa w ogóle na przyrost morale po przegranej bitwie czy też wygranej bitwie, wpływa tylko i wyłącznie na szkolenie wojska nowo zrekrutowanego albo powołanego z poboru. Kolejna sprawa, nie chcecie wprowadzać podatków konsumpcyjnych na towary, które są najbardziej pożądane przez biedotę. Jeżeli je wprowadzicie, to jest prosta droga do rewolty. Chyba, że te towary są mocno poniżej średniej, czyli są na zielono. Co do zasady, też przeważnie na dalszych etapach rozgrywki nie łączę wysokich podatków z nieopłacaniem urzędników i wojskowych oraz wprowadzaniem podatków konsumpcyjnych. Nie łączę tego, bo to jest prosta droga do rewolucji. Zdarzyło mi się parę razy. Bardzo często też, kiedy decyduję się w ogóle mieć podatki konsumpcyjne, to obniżam ogólne podatki, żeby ludzie więcej kupowali. Lub odwrotnie, kiedy mam bardzo niskie wpływy konsumpcyjne, to w ogóle te podatki kasuję, a często gram właśnie z albo zwiększonymi podatkami, albo z bardzo dużymi podatkami. Jeżeli wy macie jeszcze jakieś strategie zastosowań tutaj, dajcie mi znać w komentarzu. A, i jeszcze, w przypadku mniejszych krajów warto rozważyć zwiększenie wydatków na inteligencję, żeby mieć bonus do migracji, ale o tym było w serii greckiej, więc tam polecam sięgnąć. Lub też dostać bonus do sił zbrojnych, ale o tym było w poradniku do wojska, więc tam polecam zerknąć. Budżet to przykład właśnie takiej kolejnej mechaniki gigantycznej, na którą został nałożony mały, minimalistyczny interfejs, który sugeruje, że nie mamy praktycznie na nic wpływu, ale mamy gigantyczny wpływ poprzez inne czynniki. Osobiście dla mnie zmiana na plus w stosunku do Victorii 2, mimo iż widziałem sporo narzekań zarówno na polskim, jak i angielskim YouTubie. A tobie, drogi widzu, polecam ten poradnik do wojska, gdzie wszystko dogłębnie wyjaśniam. Niby system automatyczny, a tak naprawdę mamy spory wpływ na niego.